Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Chip and Dale's 2 Rescue Rangers na NES-a. Oryginalnie tutaj wersję ze Steama, Disney Afternoon Collection. Robię znowu shiftów kopa we własną pułapkę. Kontynuujemy ostatni odcinek jak nic. Nawet nie wiem, czy nie będzie przykrótkawy, tak wam powiem szczerze mówiąc. Dlatego zbieram te RR-ki. I tu jest kurde ciężko, może być czasami. Przyspieszamy lub zwalniamy, ale jak... No, ale jak chcemy zebrać sobie RR-ki, to one puszcza, nie? I nie tylko wtedy. Także to trzeba ostrożnie. Tak samo jak oberwie, to puszcza i może spaść. Bo żeby złapać, to wystarczy podejść do tego i lekko przycisnąć w prawo, nie? I on czasami jak oberwie, to się robi taki niewidzialny, jakby nietykalny przez chwilę i spada w przepaść jeszcze w dodatku, także... Uwaga! Tutaj na przykład, uwaga... O kurde! A teraz mi to idzie dobrze. N. Ale to nie koniec. Tego nie biorę, bez przesady, nie? O, o, teraz, nie? I teraz właśnie bym chciał złapać za ster i bym spadł. Także uwaga. Dobra. Na dwóch może być niezły rozpierdol, nie? Może to nie kontra, nie? Albo Metal Slug, ale całkiem fajna zabawa. A cut in the heart. Oła. Oła, kurwa, nie dawaj się tak. Sukin synowi. No rzucaj, rzucaj. Fucking. Ale to już są jacyś bossowie, nie? A nie, to w jedynce rzucałeś kulką w górę i tyle. Oj, chyba. A, jeszcze mam dwie energie. Już jest jakaś lepsza rozkmina tutaj. Dammit. Nie! Miałem wrażenie, że już będzie po nim, jak teraz go trafię. Ach. Nie jeszcze. Ale wycelował jebany. Jest! 89 rerek, wohoho! Ale nie przemieniło się to na nic. No bierz tą piłkę, kurwa, co jest to? Aha, ja tym guzikiem ciskam, Jezus Maria. Ależ to zjebawe. Przez tą herbatę wszystko. Mamy dwa klucze. To znaczy, że tylko jeszcze jeden. Który musi być w świecie przyszłości. Dokładnie, chodźmy. Thank you.
Więc to jest chyba ostatnia plansza ogólnie, nie? W takim razie. Mimo, że przyszedłem tą grę dzisiaj, to w sumie nie pamiętam, czy to jest ostatnia plansza. Ale chyba ta. Tylko, że wtedy inaczej grałem właśnie, nie? Zostawiłem sobie wtedy światło sterno na koniec, może dlatego teraz nie ogarnę. Tak czy siak, tutaj tak samo jak w DuckTales 2 czy innych DuckTalesach, zrobiliby kolejną część, grałbym normalnie. Najlepiej jakby było właśnie w pixel arcie zrobione, żeby był klimat taki oldschoolowy. Coś jak mówię, Shovel Knight, nie? Coś takiego. Byłoby spoko jak najbardziej. To chyba się zapada, ale nie chcę się dowiedzieć. I tu na dole jest jakiś też chyba bonus. Można iść górą albo dołem, nie? Nie poszedłem, bo kurde... Nie wiem czemu w sumie. Bo niekoniecznie to musiał być bonus znowu, nie? A nie chciałem się na ryj zjebać. Nie ma 100% pewności. Tutaj jest faza, że to zabiera ci to. Magnes, nie? Ale nie mogę tam wskoczyć po to życie. Zobaczymy może teraz. Albo jeszcze inaczej, czekaj. Opa, zabrało mi to. Nie mogę doskoczyć. O, udało mi się. Ale dalej nie przejdę, ale lipa. No nic. Niestety. Na szczęście na życie nie narzekamy. Aha, to nie, to jeszcze nie jest ostatni boss. Znaczy plansza może była ostatnia, ale boss nie był ostatni. Tutaj musimy się zmieścić między kulą a maszyną, nie? I rzucać w maszynę, jakby ktoś się zastanawiał. Oczywiście trzeba podskoczyć jeszcze. Bo jak dotkniemy maszyny, to zginiemy, znaczy tracimy życie. I jak kuli dotkniemy, to też tracimy życie, nie? Także nie wiem, jeżeli ktoś oglądał tą bajkę dużo, to nie wiem, czy rozpoznaje te postacie z tej bajki, tych bossów, czy to są tylko bossowie zrobieni na rozkminę gry, bo ja naprawdę nie kojarzę nikogo tutaj, nie? Oprócz całej brygady RR, to nikogo. No i grubego kota, nie? To też kojarzę, wiadomo, ale tak to... Chciałem się połasiłem, mówię chuj, najwyżej nie trafię. Cicho, gruby kot jest w środku. Użyjmy kluczy. Jest otwarte, wchodźmy. Mamy cię teraz, gruby kocie. Brygada RR przybyła. Hej, gdzie on jest? Patrzcie wszyscy, sekretne przejście. T
tędy. Uważajcie, to może być nasza ostatnia szansa. Chodźmy, brygado. Aha, sorry, no to jest ostatnia plansza, no. Pokićkało mnie się. Ale jak widzicie, naprawdę te plansze są banalne, te poziomy, nie? Wręcz. Jest parę miejsc, gdzie możesz po prostu spaść i tyle, a tak to... bułka z masłem. Wiadomo, dla jakiegoś małego dzieciaka to może jest jakieś wyzwanie, nie? Ale mówię, za pierwszym razem może trochę, a teraz to już kompletnie totalny luz, oprócz dosłownie paru miejsc może, nie? Na przykład ten ptak tutaj trochę jest upierdliwy. Bo jest szybki i wylatuje nagle z dupy, nie wiadomo skąd. I można spaść przez niego, nie? O Jezu. No i co, ostatni boss w takim razie chyba, nie? A nie, jeszcze nie. Śpieszę się z tym końcem chyba coś, nie? Można przesunąć. Oła, nie się nadział. Zjebałem z tymi laserami. Jak nigdy. No ale cóż. Aha, myślałem, że na górę. Także moi drodzy, no nie wiem. A, tu jest też zjebany etap. Strasznie. Tego działka nie rozwalę raczej. Trzeba po prostu uważać. Ale to też pewnie do rozkminienia w po trzech podejściach może. Zależy jak to jeszcze poleci, ta piłka pieprzona. O, i tutaj mamy już końcówkę. RR-ki się ustawiają w napis. Ła! Danger, czyli niebezpieczeństwo, nie? Dobra, było. Było rzeszek. Gruby kot, witajcie, brygado RR. Czekałem na was. Nigdy ci się z tego nie uda wywinąć, gruby kocie. Poddaj się. Nigdy mnie nie pokonacie, brygado RR. Mam wspaniałą broń. Grubego kota robota. Słyszeliście coś? Uwaga wszyscy. Oto i on. Ostatni boss. Gruby kot robot.
Ma kilka ruchów, których trzeba unikać. I zaraz wam pokażę, jak go się powinno pokonać. Najgorszy ruch, jaki trzeba unikać, to łapa. Najtrudniej uniknąć. Ogólnie on wlatuje do góry. Spada bomba. I ona zaczyna odliczać. I trzeba rzucić jakoś tak, żeby on oberwał, żeby wybuchła, nie? I jeśli się nie mylę, 9 razy oberwie, będzie po nim, powinno być. Tylko tutaj trzeba odmierzyć czas, nie? O, i to jest najgorszy ten, jaki możemy... Tego najciężej uniknąć, bo nie wiesz, kiedy on tą łapę wysunie. Ona dosyć szybko idzie. Niestety teraz mi zbił bombę tylko. Znaczy na szczęście w sumie. Bo nic mi nie zrobił. 2, 1 i rzucam. I oberwał. Tu laserki. 2 razy już dostał, nie? Ostatnim razem liczyłem, to 9 razy go pykłem i było ok. Trzy. No i trafiłem w broń, nie? O, ta łapa pieprzona. No nie, nie ma w ogóle żadnego... Nie wiadomo, kiedy on tą łapę użyje. Dobra, 4, tak? Były chyba 4. Ajajaj, za wcześnie. Także jak teraz sobie przypominałem tą gierkę, to mi tak klimat właśnie... O, skurwiel z tą łapą, no. To mi właśnie tak klimat wjechał dzieciństwa, że masakra, nie? Jak mi się... Wszyscy ci posowie po kolei zaczęli mi się przypominać centralnie, nie? Że już to robiłem, jak byłem mały. Dobrze, to dobrze, uczucie zajebiste na maksa. Polecam. 4 razy dostał chyba, tak? Czy 5? 5 chyba. Chyba 5. Dlatego bardzo chętnie będę nagrywał to. Nie oberwał? Fuck. Siedź, znowu nie oberwał. Znowu za szybko. Ale pamiętam... A jak byłem mały, to były emocje. Ja pierdolę, jeszcze graliśmy z kumpem, to... Ja pierdolę, dobra, biegnij po bombę, kurwa! Jaką... Może bez kurwa, bo byliśmy mali, nie wiem, nie? Ale... A pierdolę, biegnij po bombę. Szybko, pa, teraz! Jezu, bomb poleciał! 3, zaraz będzie się odliczało, no! 3, 2, dobra, czekaj, rzucaj, no! Wiecie, nie? Jak to było za mało lata. Który raz dostał? 6? W sumie nieważne, bo to i tak tylko 9 razy. To... O, dobra, bierz bombę, szybko! Uciekaj, uciekaj! No, rzucaj, rzucaj! Na pewno przeszliśmy 2, miliard procent, nie? Bo pamiętam tego bossa. I to nie raz żeśmy przeszli. To akurat jest prosta gierka, naprawdę. Naprawdę prosta giereczka to jest. Yes, sir. RR-ek. Dziewięć odzna. Cokolwiek to zmienia. Sufit. Zaczyna spadać. Szybko, kryjcie się wszyscy.
Dale i ja złapiemy grubego kota. Uważajcie na siebie. Chip i Dale są w środku. Straciliśmy ich na zawsze. Yeah. Chip, Dale, dzięki Bogu, jest wszystko, nic wam się nie stało. Prawie nam, no, ma włos, no. Ale nigdy nie złapaliśmy grubego kota. Nie daliśmy rady. Musi być, ciągle musi być w środku, nie? Ale jeśli go znam, na pewno miał jakiś plan ucieczki. No cóż, jak nic, troszkę żeśmy mu znowu pokrzyżowali plany. Dokładnie. Jeśli znowu się tutaj pokaże, więc znowu będziemy musieli dać mu nauczkę. Prawda, brygado? Prawda. Uważaj, gruby kocie. Jesteśmy brygadą RR. Ja się powinien zesrać na nich. Koniec. Jakże sympatycznie i pięknie grało się w Disney Afternoon Collection wszystkie te platformówki ostatnio, czyli DuckTales, DuckTales 2, Chippy Dale, Chippy Dale 2 oraz Darkwing Duck. Disney Afternoon Collection na Steamie do zakupienia. Jeśli bardzo lubicie tego typu gierki, no to myślę, że warto. Jeszcze jest jedna tam gra, gdzie się lata samolotem, ale nie za bardzo mnie to kręci, więc nie grałem w to nigdy i nie mam zamiaru raczej. Ale cała reszta zajebista. Także dzięki wielkie, że wpadliście, za łapki, za subskrypcje, za komentarze. Przypominam, dajcie znać, co byście może chcieli zobaczyć z jakichś takich retro gierek albo innych starych klasyków w naszej serii. Zagrajmy w klasyki. Jeżeli chodzi o gry retro na NES-a, to przypominam, że najprędzej to będzie Castlevania i Mega Many i Castlevania. Ale przedtem prawdopodobnie pojawi się coś dłuższego, chociaż też starego, bo przypominam, że przechodzimy tutaj gierki na NES-a, SNES-a, Play 1, 2 i stare gry na PC-ta. Najmłodsze z 2005 roku, także 15-letnie gry to też już są dosyć stare, nie ma co ukrywać. I będziemy sobie to troszkę mieszać, prawdopodobnie będzie kilka gierek starych na NES-a i jedna starsza, dłuższa gierka na PC-ta. Potem znowu na NES-a, aż do wyczerpania, potem na SNES-a i tak dalej, zobaczymy jak to będzie. Tak czy siak, dzięki wielkie, że wpadacie. Pewnie znowu kilka dni przerwy pomiędzy tymi seriami, bo to stare gierki, ja muszę to najpierw ograć, żeby się tutaj nie, żeby was nie męczyć bardziej tym moim przechodzeniem nieudolnym za pierwszym razem, nie? Dzięki temu właśnie później mamy jakąś taką zgrabną rozgrywkę, także może być parę dni znowu przerwy między jakimiś retro gierkami, ale na pewno pojawią się, bo taki jest plan i ja to chcę robić, więc do zobaczenia już wkrótce, zostawcie sobie jakiś miły znak, łapkę w górę i do zobaczenia, na razie.